Dzień dobry, moi drodzy, witam was w moim kolejnym filmiku. Dziś jedziemy na zakupy takie jesienne. Jedziemy kupić Nicolce jakieś botki, może jakieś ubranka, nie mam pojęcia. Konkretnie po nic nie jedziemy, tylko po te buty, a reszta to wyjdzie w praniu. Za mną siedzi Nicolka, ale Nicolka jest przeziębiona, źle się czuje. No i taka sytuacja. Chciała być chora przez jakieś 2 tygodnie. Chodziła lekko ubrana, biegała po dworzu, stawała w oknie. Nie udawało jej się, tak żeby nie chodzić do szkoły, wiecie o co chodzi. Dzisiaj ma dzień wolny, bo jest dzień nauczyciela i długi weekend. I co, Nicola jest chora. Tak sobie zrobiła, że na długi weekend jest chora. A więc jedziemy z moim małym zdechlaczkiem. Mam nadzieję, że nam uda się coś kupić, a przede wszystkim buty, żeby miała już tak na takie dni, wiecie o co chodzi, takie cieplejsze za kostkę na święto zmarłych. No, więc jedziemy. Zawsze musisz koło czegoś takiego stanąć, nie? Chodź, za duża już jesteś. Idziemy. Od czego zaczynamy? Od zakupa? Od kibelka. Szukamy, gdzie tu są buty dla dzieci? Tam, poczek, Nicolko. Tam. Widzisz, tam są takie botki. To są dla dorosłych buty. Te. Takie z panterką, mieniące. Ej, spoko, ja bym chciała. Zobaczymy jeszcze tu. Tu są jeszcze buciki. Dobrze, zaraz będziemy przymierzać. Na razie weryfikujemy, co ci się podoba. A jest swój rozmiar? Jeszcze te mi się podobają. Zobacz, te na dole. Te. Z suwaczkiem. Te tu. Nie, tu. Te obok. No, te. Te, co dotykasz. Ja bym wolała z panterą, a to są dwa suwaki. No to co? No to jeden odpinasz. Ładne są. Ja bym wolała z panterką, bo są ładniejsze. No dobra. Jaki to jest rozmiar? Zobacz, pod spodem, pod bucikiem. Pod bucikiem jest napisane 32. I teraz trzeba sprawdzić, czy jest. 32. 30, a nie. To są inne. Trzeba szukać z panterką. Ale taki normalny podwozek. Dobrze, czy ruszasz paluszkami? Jest wszystko ok? Tak. Piętka? Nic nie boli, jak chodzisz? Nie chlapią ci? Nie. I jak? Wygodne są? Wygodne. I nie bolą paluszki? Nie. I podobają ci się? Tak. I nawet jak nie wiem, przy nich to nie bolą, ale jak tak będę tak chodziła jakoś, no to będą mnie bardzo bolały. A jak będę nawet chodziła na paluszkach, to mnie w ogóle nie bolą. Czyli nie cisną w paluszkach? Nie cisną. No to bierzemy, tak? Tak. No dobra. O, tu jakie, zobacz, łóżko piętrowe. Tak, ale mnie potrzebne łóżko. Ale śmieszne. Prysznic dla Baby Born. A patrz. I ten, umywalka. Ale czad. Nicola pierwsza w shoppingu. Cały czas biegnie pierwsza.
weszłyśmy na chwilę do sklepu meblowego, to na każdym łóżku się kładła. A jak jest źle skręcone? Na każdym łóżku się musiała położyć. Masakra, patrzyły na nas te panie jak na nienormalne. Wiesz co, żadnej torby nie wzięłyśmy, żeby wkładać ciuchy jak kupimy, wiesz? Musimy się wrócić. Może weźmiemy, jak ci się podoba. Bardzo, no, dobra. Idziemy po jakąś torbę, poczekaj. No, wygląda na dobrą, nie? Wygodnie ci mniej? Odwróć się. Bierzemy? Bierzemy? No dobra. No i kochani, jesteśmy już po zakupach. Powiem wam, że z chorym dzieckiem jest mega ciężko na takie zakupy jechać. Już zapomniałam czemu, z Nikolą jeżdżę na zakupy. Nie mogę po prostu dla siebie nic pooglądać, jest wszędzie pełno, ona gdzieś tam pobiegnie. Ja cały czas z tyłu głowy mam, że ona gdzieś tam biega i nie mogę tak na spokojnie pooglądać, więc tak naprawdę dzisiaj sobie nic nie kupiłam. Zakupy są stricte dla Nikolki. Idzie zdechlak mały. Zadowolona z zakupów? Wszystko co kupiłaś to ci się podoba? No to dobrze. Nie ma co z rękami zrobić. Tam jest suszarka. Nie lubisz suszyć? No dobra, to jedziemy. Tu mamy nasze zakupy. Zakupy robiłyśmy... Ty masz chusteczki, brałaś ode mnie chusteczki. Zakupy robiłyśmy w H&M-ie, jeśli chodzi o ubranka, w CCC buty, no i oczywiście Lala w zabawkowym. No? Jest rureczka. Co ta wspaniała rureczka za 2 złote robi, powiedz mi? Wow. Ale rurka za 2 złote. Warto było. Naprawdę. Jedziemy. Gdzie idziemy teraz? Do McDonald's. Dzisiaj niezdrowe jedzenie przy piątku. Dzień dobry. Poproszę zestaw Happy Meal. Jakie składniki mam nabić? Sok jabłkowy, nuggetsy, kubuś mus. I zabawka niech będzie 8. Aha. To tak jak zwykle, nigdy nie macie bieżących zabawek. Bierzemy tylko jedną partię i jak tylko zejdzie, to już sprzedajemy te stare. Nie wiem, dlaczego takie suszy, nie były zamawiane, a dostawa była kiedy? Co dzisiaj mamy? Piątek, dzisiaj rano była dostawa. No dobrze, pani włoży, co tam jest. Coś... Puzzle czy układankę trójwymiarową? Puzzle czy układankę trójwymiarową? Puzzle. Puzzle. Dobra. Poproszę jeszcze 9 nuggetsów. Dwa tak? Razy niech będzie te 9 nuggetsów. Tak, słucham dalej. I 2 razy duże frytki. Dobrze, słucham dalej. I jeszcze jakieś małe picie, cola mała. Dobrze, słucham dalej. I już wszystko. Nie, nie zbieram. Zgadza się. A mam propozycję. Zamiast tych 18 nagrodków za 35 zł, może pani wziąć 20 nagrodków za 26 zł z groszami. To poproszę. Będzie w jednej paczce. Dobra, super. Za mnie? Oj, wyszła dziewiątka. Nie, ty masz w zestawie, Niuniu. I teraz pani zobaczy. Dobrze, niech będzie. 69,60. Dziękuję. Zapraszam. Patrzcie, jak chcecie mieć brazylijski tyłeczek, to róbcie jak Kinga. Nie no, to jest efekt tych rajtus. One tu nam uciskają nogi, uda, idzie cały tłuszcz ku górze i wychodzi tu. A
i wychodzi tu. A więc taki efekt jest rajtus. To są efekty, ktoś by powiedział, uboczne, ale wyszczupla nam nogi, a pupka jest. Możesz twirkować, twitować. Ale fajnie tak zbiera się tam. Ja nie mogę. No. Pancer pożyczę. Nie, no to widać, że to jest wyciśnięty tłuszcz z całego ciała. To nie wygląda ładnie. Wyciśnięty. Voilà! Efekty uboczne sklerotera. Ale są takie majtki właśnie, że ci takie masz dziury na pośladki, ściskające są, ale na pośladki masz takie dziury i tutaj mają wychodzić. No ale jak ktoś ma splaczałe ciało, to te pośladki to tak mogą tu się wylewać z tych dziur. Nie wiem, czy też przetestować. No i kochani, mamy wieczór, jesteśmy już w domku. Nikołka leży u siebie w pokoju w łóżku, bo jak Wam mówiłam, jest podziębiona i powiem szczerze, że już jej mierzyłam teraz temperaturę i już ma ponad 37 stopni, a więc choroba się rozbija. No ale taki okres jesienny i powiem Wam, że dzisiaj od rana i ja się tak dziwnie czuję, taka jestem jakaś osłabiona, otumaniona, a więc podejrzewam, że może nas rozłożyć wszystkich. Kochani, co kupiłyśmy dzisiaj z Nikołką? Pokażę Wam taki szybki przegląd. W CCC kupiłyśmy takie botki na teraz tak naprawdę. One są tak minimalnie ocieplane i powiem Wam, że w zeszłym roku Nikołka właśnie w takich botkach takich lekko ocieplanych przechodziła mi całą zimę. Ja mówię tu, tak wiecie o co chodzi, do szkoły, koło domu i w ogóle, bo jak jechaliśmy do Zakopanego, no to kupiłam jej śniegowce, ale tu te zimy są nasze takie lekkie, że te mocno ocieplane buty są bez sensu. Wybrała sobie taki model, nie wiem czy widać, lakierowane z panterką, bardzo fajne butki, bardzo nam się spodobały, Nikołka mówi, że mega wygodne, no i te butki kosztowały 150 zł. O matko, przepraszam. Te butki kosztowały 150 zł. Ja w CCC złapałam sobie dwie pary rajstop, to są rajstopy z firmy Dizzy, i wzięłam sobie takie czarne w kropeczki. Powiem Wam, że jakoś mam fazę na te rajstopy, już w zeszłą zimę miałam. Kupowałam właśnie i te w kropeczki, i takie w gwiazdeczki, i w ogóle. Tylko, że te rajstopy bardzo szybko się niestety drą. Ja mam często długie paznokcie, zahaczę gdzieś w pośpiechu, no i rozumiecie. Tu mamy jakieś tam gumeczki do włosów, Nikołka sobie wzięła. I to będzie oczywiście z CCC tyle. Co kupiłyśmy w H&M? W H&M kupiłyśmy kamizelkę. I ta kamizelka jest tak fajna, tak leciutka jak piórko. Powiem Wam, zaraz zapnę i Wam pokażę. I jest bez kaptura, co nam się bardzo podoba, bo poprzednia kamizelka Nikołki była z kapturem, ta różowa, co dzisiaj ją miała na sobie zresztą, i te z kapturem są mało wygodne, a ta jest bez kaptura, ma taki kolor, ciężko opisać jaki to jest kolor, niby brązowy, niby trochę wpadający w taki brudny róż, ale bardzo mi się właśnie na Nikołce podobał na takie jesienne dni, do jakiegoś sweterka wyglądać będzie fajnie. A więc kamizeleczka. Kupiłeś. A ile ta kamizeleczka kosztowała? Ta kamizelka kosztowała 79 zł. Kupiłyśmy taki sweterek. Nie wiem, czy będzie widać, ale on ma takie bombę. Cholera. Świeczkę bym wsadziła na ten sweterek, tak Wam chciałam pokazać. Zapomniałam, że tu się świeca pali. Masakra po prostu. Już bym nowy sweter spaliła dzieciakowi. O mój Boże! No, nie wiem czy było widać, ale on ma takie kolorowe bąbelki i jest w kolorze takim beżowym. Bardzo mi się spodobał właśnie, jeśli chodzi o takie
stylizację dla dziecka spódniczka. Moja Nikola ma taką sztruksową spódnicę z paskiem trapezową i będzie fajnie właśnie do niej wyglądał. I ten sweterek, może najtańszy, nie był 65 zł. Kolejną rzeczą jest również taki sweterek. Ten sweterek wybrała sobie Nikolka. Taki do jeansów, kolorowy. I ten sweterek kosztował nas 65 zł. Jak widzicie, wszystkie ubrania są takie typowo jesienne, tak zupełnie jesienne, bo taki miałam zamiar. Jeszcze strasznie chciałam jej kupić sztruksowe dzwony, najlepiej w kolorze brązowym, może takim kremowym, nie mam pojęcia. I znalazłam takie w C&A, ale kuśwa mać, ja nie wiem, albo ja jestem jełop, ale ja nie potrafię u nich zamówić przez internet. Po prostu nie potrafię. Wszędzie mam założone konta, w każdym sklepie internetowym zamawiam bez żadnego ale, a tam po prostu mi nie działa. Nie wiem, czy oni mają jakąś przeglądarkę, która po prostu mój komputer nie obsługuje. Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli też mieliście taki problem, bardzo Was proszę, napiszcie mi, bo to jest po prostu... Próbuję już chyba z drugi tydzień zamówić te spodnie, bo tam mi się takie dzwony właśnie dla Nikoli podobają i nie mogę. Kolejny sweterek to jest taki czarny. On jest troszkę cieplejszy od poprzednich, jest taki mięsistszy i też będzie fajny właśnie czy do spódniczki, czy też do spodni, naprawdę fajny będzie. I on kosztował 59 zł, jest bardzo miły w dotyku. Kolejna bluzeczka jest w takim kolorze, nawet nie kremowym. Co tam, zdechlaczku? O! Chorowitku ty. Kolejna bluzeczka, ona jest w takim kolorku brązowawym, beżowym. On pewnie jakoś fachowo się nazywa. Ona kosztowała nas 35 zł i ma takie falbaneczki, jak widzicie tu na ramionkach. Też fajna będzie właśnie do jakiejś spódniczki. Właśnie ja pojechałam po to, żeby tej Nikolce kupić takie rzeczy, w których będzie mogła chodzić też do spódnic, bo ona większość swoich ubrań to ma takie typowo sportowe, czyli bluza duża do jeansów, taka nierozpinana, bluza taka rozpinana i ona ma pełno bluz, a bardzo mało ma takich bluzek, które może założyć w taki dzień, gdzie nie musi być na sportowo ubrana, bo na przykład staramy się, że jak idzie na WF, ma w danym dniu WF, żeby była ubrana na sportowo, żeby było jej też wygodnie się rozebrać, a potem ubrać. Ale w dni, kiedy tego WF-u nie ma, na przykład może iść w spódniczce, w ładnych rajstopkach czy bluzeczce. No to już jest dziewczynka coraz starsza i też chce pięknie wyglądać. I to nie jest tak, że to jest mój wymysł. Ona mnie sama zaczepiła, że chciałaby jechać po jakieś ubrania, żeby ładniej wyglądać. A więc to jest dziewczynka. Kolejną rzeczą to jest taki dwupak, kupiłyśmy. I tu mamy bluzeczkę w kolorze, takie prążki to jest. I ta brązowawa też jest w takie prążki. Ta jest taka trochę prześwitująca i one są takie pofalowane na rękawkach i na dole. Mamy taką białą, bardzo się przyda i mamy taką samą w kolorze czarnym. Teraz co Wam pokażę, to jest coś, co jak Nikola weszła po prostu do HM-u, to oszalała i ona powiedziała, że bez tego nie wyjdzie. Tak jej się to podobało. To jest taka bluzka, ona jest z takiego śliskiego materiału jak leginsy. I jak widzicie, taka kolorystyka tęczowa. No, będzie fajna do dzwonów, bo moja Nikola ma takie dzwony z HM-u rozszerzane i ona będzie fajnie się do tych spodni komponowała.
Kolejną rzeczą, jaką kupiłyśmy, to jest, voilà, koszulka halloweenowa z dynią, a więc Nikolka na Halloween ma już koszulkę i będzie mogła ją założyć. Zabłyśnie w szkole. Kolejna rzecz, jaką Nikola kupiła, to po prostu jest coś niezbędnego o tej porze roku. Muszę Wam pokazać na sobie. To są okulary na Nowy Rok. Zobaczcie, jakie te okularki są. Bardzo śmieszne. I powiedziałam, że no niech sobie weźmie. Wiem, że nie są na teraz, ale... hej, ale wiecie, no wiem, że twoje, ale wiecie, potem może ich nie być, a są takie śmieszne. Pierwszy raz je widziałam w HM-ie, więc pewnie zbyt często ich nie ma. Więc takie okularki i za te okularki, kochani, dałyśmy 15 zł. 15 zł. Kolejną rzeczą, jaką Nikola kupiła, to są naklejki na paznokcie świąteczne, na święta Bożego Narodzenia. No też niezbędna rzecz dla dziewięciolatki. O! Jak widzicie, po takim czymś widać, że wasze dziecko dorasta. Moja Nikolka jest już coraz starsza, już coraz mądrzej mówi. Jak się z nią rozmawia, to już jak z dorosłą kobietą, naprawdę. Kolejną rzeczą, jaką kupiłyśmy, to są skarpetki i to jest taki siedmiopak za 39 zł. Wzięłyśmy w takich kolorach jesieni, bo powiem Wam, że jak robiłam zakupy dla Nikolki wrześniowe, tak w sierpniu, to kupiłam jej dużo takich kolorów żółciutkie, takie ładne, błękitne, różowiutkie. O tej porze roku do tych stylizacji, do tych ubrań, które nosi teraz, jakoś mi tak za bardzo często nie pasują, a ma tylko dwie pary beżowych skarpetek i tak je często piorę i zakładam, że moment będą z dziurami, dlatego kupiłam właśnie taką kolorystykę jesienną. Kupiłam sobie gąbeczki do makijażu, to jest jedyna rzecz, którą kupiłam sobie. I kupiłam w HM-ie dwie takie świece w słoiczkach i powiem Wam, że pięknie pachną. Pokażę Wam, to są bardzo małe słoiczki. Pokażę Wam. Naprawdę bardzo tak właśnie jesiennie pachną i tak orzeźwiająco. A więc fajne, bo są malutkie, bo ja większość świec to mam takie większe, a lubię gdzieś tam postawić taką mniejszą, chociażby tam na komodzie z tyłu. Dlatego mi takie właśnie świece się przydadzą. Jak ktoś mnie ogląda, to widzi, że ja dosyć sporo świec używam. Naprawdę bardzo lubię w ten czas taki jesienny, jak jest wieczór, zapalić sobie świece, odpalić mój kominek, zrobić sobie gorącą herbatkę i wtedy taki relaks. Tak człowiek odpoczywa po prostu. Jak mamy taki długi, jesienny wieczór, to najlepiej właśnie sobie odpalić świece, jeśli ktoś ma kominek, napalić w kominku. My mamy taką namiastkę kominka, no i grzaniec w takie właśnie chłodne, długie wieczory. Fajna sprawa. Ja już kiedyś na swoim kanale robiłam grzańca i pokazywałam,
tektury używane. Do tego dokupiliśmy sobie na ostatnim wyjeździe z Sobciem kubeczki specjalne do grzańca w Zakopanem. Dodajemy pomarańczkę i goździki. Zgniła w środku. Nie. Pestka zgniła. Może. Na paluchi! Uważa. Mam wrażenie, że na każdym filmie, jak coś nagrywasz, to czekasz, kiedy sobie ciapnę palucha. Kiedyś to jeszcze pazura mogłam sobie ciapnąć, ale ostatnio... No, pamiętasz, jak kiedyś przycięłaś palucha? Możesz. Głęboko? Pamiętam. O, to były czasy. Że prawie sięgnął, żeś ścięła. Do tej pory mam sznyt. O, tu widać. Na pół. Najlepiej, żeby właśnie sobie później... Ja już pokazywałaś, jak robić. Wrzuć. Pokazywałam, ale może nie każdy oglądał. I teraz zrobię dla odmiany... O Jezu, jakieś takie resztki. Inaczej. I te goździki powdziewam. Wbijam. Tak, pobijam w pomarańcze. Żeby nie pływały, bo bardzo mi przeszkadzają później w tym grzańcu, jak tak pływają. Daj nam spirytusu, tyleś kiedy oda. Ale to nie jest zabawne. Mam spirytus, bo... do ciasta żeś kiedyś kupiła. Bo wyobraźcie sobie, że kiedyś robiliśmy sobie grzańca tak grupą. No i oczywiście Sobcio i dziadek. Dziadek to chyba sobie dolewał spirytusu. Coś mi się wydaje wtedy. Wódkę. Czy wódkę. Ty też chyba. Ty nie? Nie wiem. Bo im za słabe. Dla mnie jest wystarczające. To nie chodzi o to, żeby ścięło, tylko o to, żeby rozgrzało. To imbiru trzeba dosypać. Można. Ale w kamerze jest przezroczyste do dna, a w rzeczywistości nie widać tego, że tam przezroczyste dno jest. I wsio. I wrzucić teraz podpada. I takie pomarańczki, no to podpada. I takie pomarańczki wkładam do tego. O, bo wypadały już. Nie mówiłem ci. Bo to nie w to wbiłaś, powinnaś wbić w skórkę. Nie. Tak, żeby było twarde, tak? A nie w to miękkie. Zamieszasz dwa razy i wszystkie wypadną. Weźmiemy siteczko. Tak jak ty mówisz, niech wyjdzie na twoje. A rajstopy zdjęte, bo już pośladków nie ma. No, zdjęłam rajstopy, bo się kąpałam i już mi się nie chciało ich nadziewać o tej porze. Ale jest dużo wygodniej bez rajtus, naprawdę. Że człowiek luźniej się czuje w tych rajtuzach, to jest tragedia. Jeszcze tylko półtora tygodnia. Fajne pończoszki, co ty gadasz za głupoty? Czy mi się podobają takie bobciny? Ja to nie wiem, skąd te pociągi. No ale... Babciny. Taką ma fazę. Babcinę do kolana wyżej, już nie babcinę. Jak to? Już jakieś koronki są i w ogóle. Jeszcze kupiłam, że przyszły mi paski, to znaczy przyszły, bo ja kupiłam to tam, gdzie robiłam zabieg za pierwszym razem i dali mi jedną koronkę w innym wzorze, drugą w innym. Promocja, pakiet premium. Może zapłaciłam, nie pamiętam, ale taka sytuacja. I będziemy zaraz pić. I co powiesz? Mogę łychą cię walnąć. Mamo, powiedzieć, jak dzisiaj cię prosiłam, żebyś mi poduchy pochował do pojemnika i nie wziął się. No bo mogłeś przezimować normalnie na dworzu. Nie. Nie, Sobciu, jakbyśmy robili tak, jak ty chcesz, to byśmy nic nie mieli na następny sezon. Wszystko by się rozwaliło, rozpadło. O, stół się rozpadł przez siebie. O, potłukł się stół, bo tak, zimował. Szkło bym chował, pewnie. Bo zimował. O, to, to. Ja to jednak. Bauer. Dawaj do niej. Bauer. No
mocniejszy. Świteczko. Papa, pa, teraz co się działo? Już się gotuje. Ale normalnie ta taka kuchnia indukcyjna jest, kurde, momentalnie od razu gotuje. Nawet zimną wodę wlejecie, włączycie maksymalny prąd i kurwa od razu się bulbuli. Dobra, bo spirytus odparuje. Szkoda towaru. Paruje to chyba już gorące. Siarknij z chochli. Siarknij z chochli. A skąd jeszcze gorące? Nie, bo parzysz się. Z jednej butelki wyszło tylko dwa kubeczki? Odparowało, żeś tak pilnował. Tyle alkoholu poszło. Ty naprawdę, czy całe nie, wlałaś? Nie, całego nie wlałam. Zrobiłam po kubeczku. Po kubeczku nam zrobiło. Kubeczki zakopiańskie. Ceramiczne. Piękne właśnie. Nie gliniane, to są chyba, tak? To są chyba gliniane. Napój wieczorny. Napój. Stuknij. Stuknij nimi. Jak to się nazywało, bogów? Mocno. Jak to się to bogów nazywało? Jedno odpadnie. Patrzę, bo tutaj jest pochlapane. Jak to się ten... Nektar bogów? Nie. Nie. No ten napój, co oni tam pili. Nie wiem, o co ci chodzi. No, tak. Spirytus. Gdzie? Tu, w salonie. Pokaż, jak pięknie w kominku napaliłam. Wszystko sama zrobiłam. Taka kobieta to po prostu skarb. Nie dość, że piękna, cudowna i obłędna, to jeszcze wspaniała żona, matka i gospodyni. A skromna to już w ogóle nie powiem. Skromność to i drugiej. Piękna i obłędna była w mini, a nie w portach. A tak. I to jeszcze roboczy. Sobcie mówi, że chodzi w spodniach roboczych. W lumpeksie tak się sprzedawali. To nie są spodnie z lumpeksu, ja je uwielbiam. Dobra. Pi. Zdrówko, kochani, i życzymy wam miłego wieczoru. Wow.